A więc witamy w historii Dragon Balla. Tak jak żeśmy mówili, tworzymy własną historię Dragon Balla, a dokładnie akcja wybiega troszeczkę dalej niż wszystkie inne wydarzenia z Dragon Balla wzięte. A więc zaczynamy jako Mira. I will show you my power. I atakujemy Beerusa. Tak jest. Mira pewny swojego atakuje Beerusa i zamierza go zniszczyć. Czy mu się uda? Za chwilę się okaże. I must destroy. Zamierza przejąć Boga Zniszczenia. Miano Boga Zniszczenia. Za chwilę się okaże, na ile się to stanie, a na ile to jest tylko mało prawdopodobna opcja. Destroying the god of destruction will be fun. Zaczęło się. Beerus, jesteś mój. Stanę się bogiem zniszczenia. A ciebie zniszczę. Poddaj się. Nie masz ze mną żadnych szans. Beerus zaatakował kulą. Żałosne. Nie masz, Beerusie, żadnych szans. Zmiażdżę cię. I udowodnię ci, że jestem od ciebie silniejszy. Ale Beerus się nie poddawał. Walczył do samego końca, wierząc, że waży się jego los. Ale Mira stał się bardzo potężny i zamierzał wykończyć Beerusa, a jednocześnie zmienić bieg wydarzeń. Beerus okazał się dobrym zawodnikiem. Nie zamierzał ulec z ręki wzmocnionego Miry. A Mira się nie spodziewał, że Beerus wykaże aż tak duże opory przed przegraną. Żałosny śmiertelniku. Tym razem potężna energia jest wokół mnie. I Beerus obrywa. Ale to nie koniec walki. Mira jednak jest zbyt potężny. Nawet jak na Beerusa, Boga Zniszczenia. Zademonstrowałem ci jedynie 20% swojej mocy, Beerusie. Jesteś żałosny. Nie masz ze mną żadnych szans.
Tym razem to ja cię zniszczę. Poddaj się, Birusie. Przedłużasz tylko swoją agonię. Poddaj się, Birusie! Nie masz żadnych szans! Ze mną, Bogiem, którym się stanę po twojej śmierci! Wykończę cię! Nie dasz mi rady! Ty głupcze! Myślałeś, że ulegnę z twojej ręki? Poddaj się, Birusie! Twoja moc nie ma szans z moją! Jestem zbyt silny, abyś mógł mnie dzisiaj pokonać! Zmiażdżę cię! Promień śmierci. Poddaj się, Birusie. To twój koniec. Stanę się za chwilę bogiem zniszczenia. Po twojej śmierci. I stało się tak, jak zapowiadał Mira. Zwyciężył. I jednocześnie zlikwidował Birusa. Największego z bogów zniszczenia. Czasy Mirry nadeszły. Ale w tym czasie, o wiele, wiele, wiele lat wcześniej, kiedy to młody Son Goku zaczyna swoją przygodę. Ale to już w następnym odcinku historii. Żegnam się z wami wszystkimi. Cześć!